czekaliśmy na ten jubileusz. Jak mówiąc szczerze, to mijały kolejne jubileusze, 15, 20, 25-lecia, ale nie chcieliśmy ewokować takiej formuły świętowania swojej pracy. Ale przy tym 30 już zdecydowaliśmy wspólnie, że przypomnimy, że lata lecą, czas włożony i praca włożona w te działania są warte opowiedzenia. Przez te 30 lat ogrom zdarzeń i wydarzeń kulturalnych miało miejsce. Myślę, że każdy może coś znaleźć dla siebie w tym repertuarze, bo to są działania poprzez kluby wiejskie, poprzez świetlice, poprzez sołectwa, no i oczywiście bardzo dużo wydarzeń sportowych. Myślę, że jesteśmy tutaj liderem w województwie, bo to jest około 400 imprez. Praktycznie nie ma dnia, tak w przeliczeniu, żeby coś się nie działo. Ale żeby to się działo, to muszą być do tego ludzie i muszą być chętni do uczestniczenia w tym wszystkim. Mamy to szczęście, że nasi mieszkańcy są bardzo aktywni, uczestniczą w tych wszystkich wydarzeniach, ale też są możliwości rozwijania swoich umiejętności, czy to w malarstwie, muzyce, śpiewie, tańcu. Jeżeli tylko są takie zapotrzebowania, to je realizujemy. No właściwie na początki to była od razu pierwsza rzecz, to była Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w całej gminie. Gmina się zmobilizowała, ponieważ brały udział strasznie dużo wsi, no większość właściwie prawie. I w każdej zorganizowano jakieś małe przedstawienie, jakieś teatralne, jakieś kabaretowe, nawet w Leśniewie. No ja pracuję w Wiejskim Klubie Kultury 19 lat. Polubiłam tę pracę, bardzo lubię pracę z mieszkańcami. Z dziećmi, z młodzieżą, organizuje różne spotkania, wystawy. Ja pracuję akurat od roku 2011. Przejąłem jakby tutaj tą rolę od pana Waldemara Płomienia. Staram się kontynuować to, co robił pan Waldek Płomień przez te właśnie 30 lat. Także działamy różne dyscypliny, dużo konkurencji sportowych. Jest konkurs na najbardziej usportowione sołectwo w gminie Puck, gdzie no tutaj Strzelno prym wodzi już od wielu, wielu lat. Także sport cały czas działa i mam nadzieję, że będzie nadal działał.